Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program społecznej krucjaty miłości. Jest to program odnowy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat, należy zacząć od siebie, od najbliższego otoczenia. Prymas mówił, że czas to miłość. Całe nasze życie tyle jest warte, ile w nim miłości. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym programem. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się, nawet w najgorszym, znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest, kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym, użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.